Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze Wykorzystanie elektromiografii i elektrostymulacji w fizjoterapii dna miednicy. Nasz dzisiejszy temat bardzo wyczekiwany. Rzeczywiście byliśmy pod ogromnym wrażeniem ilości osób, które się dzisiaj zapisało. Troszkę nas to przeraziło od razu, bo no, duża odpowiedzialność na nas dzisiaj spadła. Natomiast no, myślę, że postaramy się dostarczyć Wam bardzo fajny content, jednocześnie dobrze spędzić ten wieczór, dobrze się dzisiaj bawić. Także chciałam przywitać naszego dzisiejszego gościa, Agnieszka Bolforska-Gnip. Witam Cię, Aga. Cześć wszystkim. Tak, Agnieszka jest fizjoterapeutką uroginekologiczną i pracuje również z pacjentami neurologicznymi. To myślę, że warte jest podkreślenia, bo nie jest to coś takiego normalnego, tak? W większości mamy pacjentki po ciążach z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. No a tutaj troszeczkę taki trudniejszy pacjent, tak? Trudniejszy. Także też mam nadzieję dzisiaj postaramy się troszeczkę Wam opowiedzieć o właśnie tego typu pacjencie. Dobra, no to słuchajcie, przechodzimy już do części głównej. Więc tak jak mówiłam, Agnieszka zajmuje się pacjentami na co dzień, zarówno uroginekologia, proktologia, ale właśnie ta neurologia w szczególności. No i mnie już znacie z poprzednich webinarów, pasja do nowoczesnych technologii przede wszystkim, ale powiem też, że temat dna miednicy jest mi szczególnie bliski, także bardzo się cieszę, że dzisiaj zagłębiamy się w ten obszar. Co dzisiaj chcielibyśmy poruszyć? Na pewno dwie kwestie. Przede wszystkim EMG biofeedback w uroginekologii. Czy to jest coś, co rzeczywiście potrzebujemy, czy może to jest taki troszeczkę kwiatek do kożucha? Oraz chcielibyśmy powiedzieć troszeczkę o elektrostymulacji i w jaki sposób pracować z pacjentami z dysfunkcjami dna miednicy z elektrostymulacją. Fizykoterapia ma różny PR w Polsce, także zawsze staramy się troszeczkę odczarować i mam nadzieję, że w kontekście dna miednicy dzisiaj też nam się to uda. No i też zajrzymy troszeczkę do praktyki gabinetowej Agnieszki, bo spojrzymy troszeczkę też na tych pacjentów, którzy się pojawiają i pewną taką analizę przypadku przeprowadzimy. No i właśnie od tego EMG biofeedback zaczynamy. Już na poprzednich webinarach mówiliśmy o tym, czym jest EMG biofeedback. Wiecie, że łączy się bezpośrednio z elektromiografią. Wykorzystuje elektromiografię, żeby przekazać, co się dzieje z mięśniami. Może być przedstawione w formie gier, wykresów. I właśnie w uroginekologii ma EMG biofeedback swoją szczególną rolę. No i właśnie, pytanie tutaj, Agnieszka, do Ciebie przede wszystkim, właśnie jako do praktyka. Jaką rolę dla Ciebie pełni EMG biofeedback, czy EMG w ogóle w uroginekologii? Czy w jakiś sposób uzupełnia terapię, pomaga Ci w jakimś planowaniu? Jak to u Ciebie wygląda osobiście? Zajmuje dużo jakby miejsce w mojej terapii, czy w planowaniu terapii i diagnostyce, coraz większe, może tak, ja sama się do niego przekonuję każdego dnia coraz bardziej, że jest mi niezbędnym narzędziem, bo z niego niewiele potrafię więcej pomóc pacjentowi. Na pewno daje mi fantastyczne możliwości diagnostyki, obiektywnej diagnostyki, nie tylko tego, co ja czuję w badaniu palpacyjnym, w obserwacji pacjenta, w wyczuciu jego napięć dna miednicy, ale realnie pracę tych mięśni mogę ocenić i możliwości pacjenta czy pacjentki, nie, w danym momencie. Mogę sobie to zapisać, mogę sobie to porównywać, mogę wracać do tych danych, no i dzięki nim mogę planować sobie terapię, na czym się chcę skupić. Przy pacjentach neurologicznych, u mnie to są szczególnie pacjenci po urazach rdzenia kręgowego czy operacjach nowotworów kręgosłupa, bo takich ostatnio pacjentów mam dużo, gdzie w zasadzie zaburzone jest wszystko i oni się na nowo uczą chodzić, na nowo uczą się funkcjonować. Ten temat urologii, uroginekologii
proktologii, tych problemów, które się tam zdarzają, jest olbrzymi, więc dla nich to jest niesamowita pomoc i myślę, że bez EMG biofeedbacku niewiele bym wiedziała i niewiele potrafiła porównać i im pomóc, nie? Więc myślę, że jest to dla mnie bardzo szczególne narzędzie w tej chwili. Tak, tutaj też rozmawialiśmy z Agnieszką przed webinarem, coś co osobiście mi dało do myślenia, wcześniej o tym nie myślałam, że pacjent neurologiczny, który pracuje z fizjoterapeutą neurologicznym, jednocześnie pracuje z tobą, z uroginekologią, no to jest trochę ciągłe takie dopasowywanie się, tak? Bo tam... No bo to jest tak, ja pracuję nad jednym, oni pracują nad drugim. I często jest tak, że my się w ogóle wykluczamy, tak? Ja pracuję nad oddechem, nad wyciszeniem dodatkowych mięśni, nad tym, żeby pacjent spróbował się skupić, wyczuł, że to dno miednicy potrzebuje jednak być bardzo izolowanym napięciem. On idzie na salę i leci stabilizację, nie patrząc na to, no bo tam trzeba ruszyć tego pacjenta, czemu mu pomóc i często jak tak gdzieś z boku sobie obserwuję, to jest tak, aha, tłoczenia brzuszne, aha, dobra, to... Moje tak. Już nie działa, nie? Ja myślę, ale że cele są te same, prawda? Z innymi środkami trochę inaczej pracujemy. Czasami też w tych rozmowach z kolegami tak się nawzajem uświadamiamy. Oni mi coś uświadamiają, że oni muszą tak, a nie inaczej, a ja im też, że dobrze, jak na przykład już to ćwiczenie idzie lepiej, płynniej, żeby jednak zwrócili uwagę, włączyli na przykład bardziej oddech, uwagę pacjentowi na jakieś elementy, z którymi ćwiczą, żeby... To się jednak przeplatało, nie? Żebyśmy sobie nie szkodzili. Natomiast to, co jest chyba najtrudniejsze, to to, że jak oni osiągną pewien pułap, na przykład pacjent, który jeździł na wózku i ja miałam pewien obraz tego pacjenta i pracowaliśmy nad pewną rzeczą, nie wiem, osłabieniem mięśni, chcieliśmy, żeby były trochę mocniejsze i miałam na przykład, zresztą to będzie u tegoś pacjenta widać, bardzo ładne napięcie spoczynkowe na miednicy. To zaraz on zaczyna chodzić o balkoniku, o kulach, najpierw gdzieś, na przykład w lokomacie czy z egzoszkieletem i umie coraz więcej, więc oni te treningi robią coraz większe, coraz mocniejsze, a to schody, a to coś. I on potem przychodzi do mnie i nagle to spoczynkowe, nie, tam z takiego minimalnego wskakuje mi 5, 6, nie chce spaść już, nie, więc musimy... całą diagnostykę na nowo i nowy plan, nie? Idziemy w coś innego. Pozdrawiamy fizjoterapeutów neurologicznych. Bardzo serdecznie. No dobrze, no to by były elementy ważne dla fizjoterapeuty, natomiast właśnie co bezpośrednio będzie istotne dla pacjenta? To, że on tak naprawdę potrafi zobaczyć, że on ma te mięśnie i one działają. Owszem, oni je czasami czują, coś tam jest, coś tam się dzieje, ale nie do końca wiedzą, nie widzą tego. I myślę, że to fantastycznym przykładem jest moja ostatnia pacjentka. Akurat teraz ma przerwę w rehabilitacji, będzie wracała za jakiś czas. No i doszłyśmy do tego momentu, że będziemy się diagnozować pod EMG. To jest pacjentka z urazem mózgowo-czaszkowym i jej plusem akurat jest to, że ona bardzo dobrze czuje mimo wszystko swoje ciało, bo ona była bardzo aktywna sportowo, więc to czucie mięśniowe, tego co się dzieje z jej ciałem ma niesamowite. Więc ona czuła, że napina to dno, ona wiedziała jak to zrobić, ona to naprawdę dobrze robiła, ale jak ja ją podpiłam, odwróciłam obraz i robiłyśmy diagnostykę, radość w tych oczach, to takie pozytywne zaskoczenie i nakręcenie jej na to, że to działa, to jest i ona potrafi kontrolować napięcie, rozluźnienie, kiedy chce i jak chce, no to było coś dla mnie jako fizjoterapeuta niesamowitego, dla niej pewnie też, więc wróci ze zdwojoną siłą pracować ze mną dalej. Więc chyba największą wartością jest to, że oni sami mogą zobaczyć i uczyć się pracować z tym namiętnikiem. Szczególnie, że u pacjentów neurologicznych czasami ten progres, zanim wpłynie to na objawy, to troszeczkę długo trwa. Potrafi trwać. Czasami jest tak, że zanim dojdziemy w ogóle do EMG i pracy, musimy najpierw przepracować pacjenta trochę manualnie, trochę takich nawyków. No, tam jest dużo pracy tak naprawdę z przeponą, z oddechem, więc dopiero jak to gdzieś zaczyna zaskakiwać, to możemy się skupiać na trochę innymi elementami. No, długo, żądam. Niektórzy pacjenci ze mną się widzą. No i właśnie, możemy obserwować różne elementy, tak? Bo będziemy patrzeć na aktywność mięśniową, jak to wygląda u danych pacjentek, ale jak to ocenić, tak? Jak wykonać tą ocenę przy pomocy EMG?
No, mamy obraz, widzimy, co się dzieje, więc możemy sobie korzystać albo z gotowych protokołów, które już są w danym urządzeniu, na przykład protokół Glazera, albo możemy po prostu sami sobie taką diagnostykę zastosować poprzez na przykład wolny obraz, który leci i my tylko wydajemy polecenia i to, co chcemy sprawdzić, czy chcemy sprawdzić wytrzymałość mięśni, czy chcemy sprawdzić ich siłę, czy chcemy sprawdzić, jaka jest możliwość rozluźnienia i zrelaksowania mięśni, czy mamy na przykład objaw, właśnie odruch prekontrakcji, czy to dno miednicy przy parciu, czy kaszlu dobrze reaguje, czy nie pracuje za bardzo brzuch, uda, śladki. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że brzuch świetnie pracuje, ale podłączymy elektrody i jednak w bardzo strategicznych momentach, albo na przykład jak damy większe obciążenie, dłuższą pracę, to dno miednicy można zauważyć, na przykład zaczyna się napinać samo, ale im dłuższy mamy skurcz do utrzymania, tym bardziej już ten brzuch tam wchodzi, nie, żeby nam trochę pomóc. Tego nie zawsze zobaczymy. Skompensować. Dokładnie. No właśnie, powiedziałaś o protokole Glazera i taki protokół faktycznie możemy mieć zaimplementowany w urządzeniu i będzie on się skupiał właśnie na tych elementach różnych skurczach fazowych, tonicznych, no i też to, co mówiłaś, czyli obserwacja wolnego takiego wykresu z własnymi komendami. To zobaczmy to, jak to wygląda mniej więcej w oprogramowaniu, czyli taki protokół Glazera będzie się składał właśnie z szybkich skurczów, z skurczów wolniejszych. Na początku mamy też rozluźnienie, tak? Czyli pacjentka... Widzimy, jakie jest to spoczynkowe napięcie, od którego będziemy wychodzić, od którego będziemy porównywać w zasadzie, co się dalej dzieje, jak już wywołamy pewien trening tych mięśni. I pierwszą fazą, jaką będziemy oceniać u pacjentów, to będzie faza tych szybkich skurczów, czyli skurczów fazowych. Pacjentka musi napiąć szybko i rozluźnić również szybko. No, istotna sprawa na pewno, jeśli chodzi o moment kaszlu, kichnięcia. Tak, czy dźwignięcia czegoś ciężkiego, no nie wiem, szarpnięcia, tak? To są momenty, kiedy to dno miednicy nam jest potrzebne, nie? Mhm. Czyli w tym obszarze na pewno zwrócimy uwagę na właśnie czas napięcia, czas rozluźnienia. Czy pacjentka jest w stanie to... Lepiej to zrobić szybko, płynnie, od razu, mm-hmm, nie? Czy mm-hmm. gdzieś niestety rozluźnienie się zaburza i nie potrafi od razu puścić. Mm-hmm, tak, czyli też rozluźnienie pomiędzy skurczami. Tak. Kolejnym elementem będą skurcze już dłuższe, na troszeczkę niższym pułapie. No tutaj pewnie włókna mieszane, tak? Myślę, że tak. Znaczy, wiadomo, że same toniczne też możemy sprawdzić, ale gdzieś jak pracujemy sobie powiedzmy te 60%, 70-80%, no to są włókna mieszane, nie? I to też one obciążenia przyjmują. Też warto wiedzieć, że dłużej wytrzymają, nie? Gdzie mamy jedne i drugie włókna, no możemy sobie takim testem zobaczyć, czy potrafimy napiąć do pewnego poziomu, no i utrzymać, nie? Tak, i chyba się rozluźnimy w ogóle, bo czasami jest tak, że popracują mięśnie dłużej, no, i potem to rozluźnienie już nie jest takie samo. Nie? Mm-hmm. No to chyba jest częste to, co obserwuję przy pacjentkach z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, że o ile one często nie mają aż takich problemów z szybkimi skurczami, no to tutaj już się pojawia to, że nie są w stanie utrzymać tego napięcia. Tak, natomiast no, z tymi szybkimi, o ile nie mają kłopotu, to czasami mają potrzebę się rozluźnić. Mm-hmm, i to mm-hmm. też będzie, nie? Przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu się pojawiało w obrazie. Tak, i ostatni skurcz, czyli skurcz taki minutowy. No, nasze dno miednicy powinno napiąć się i utrzymać. Powinniśmy dać radę to zrobić przez 60 sekund. No, umówmy się, nie? Dno miednicy to są mięśnie, które biorą udział w stabilizacji. W związku z czym są mięśniami, które muszą gdzieś tam na minimalnym napięciu mieć długo, długo pracować, no nie zmęczy się za bardzo. Nie? W związku z czym warto taką pracę sprawdzić u pacjentek, czy w ogóle potrafią do tych 20%
się napiąć, bo czasami wbrew pozorom duży problem jest nie w tym, że my potrafimy silnie napiąć te mięśnie i wywołać skurcz, tylko tak troszkę, nie? Ile to jest to troszkę? No taki obraz EMG nam też to pokaże i tak naprawdę możemy właśnie wtedy też nauczyć pacjentkę tych różnych wartości i siły napięcia tych mięśni, nie? Bo czasami nie czujemy, napięłyśmy się, proszę troszkę, no ale to jest to troszkę, nie? Zdecydowanie. No i właśnie to, co mówisz, czyli ta funkcja mięśni stabilizacyjna, tak, która tak. tutaj ewidentnie będzie widoczna. No i dobrze, po takim teście możemy sobie obejrzeć raport z testu, zobaczymy analizę początkowego spoczynku. Mówi się często o tych 2 mikrowoltach, że to jest taka wartość, powiedzmy, normatywna. Plus minus. Normy w EMG to zawsze jest trudny temat. No ale ogólnie gdzieś... normy to chyba jest trudny temat. W dzisiejszych czasach, ja mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy zbyt zestresowani, to myślę, że te wartości z początkowo trochę wyższe. Mogą się zmienić. Tego dnia miednicy. No ja myślę, że to, co, na czym można polegać, to czy dno miednicy jest funkcjonalne, tak? Czyli czy się właściwie zachowuje, niż czy właściwie osiąga wartości. Tak. Nie? Natomiast gdzieś tam jakąś podpowiedzią będą te algorytmy, które wyłapują pewne wartości i na przykład w tych skurczach szybkich, no ten czas aktywacji i zresztą to tutaj widać, to też rozmawialiśmy przed webinarem, jakby możemy ocenić zarówno tak wykres jako wykres, tak, a dopiero później sięgać gdzieś po jakieś parametry szczegółowe, jeśli nas coś konkretnie interesuje, no bo na wykresie już to się często, już to możemy zaobserwować, że o, fajnie się napięła pacjentka, ale z rozluźnieniem to tak już było trudniej. I algorytm nam to potwierdza, bo ten czas relaksu to był taki czas relaksu, wydłużony. Tutaj ta pacjentka, to jest pacjentka z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, też gdzieś tam widać, że pierwszy skurcz utrzymała bardzo ładnie, natomiast ten ostatni skurcz to już była walka. Z utrzymaniem, ale ten przedostatni też jest taki, że puściła, spróbowała, utrzymała do końca, a no, też nie jest taki czysty wykres, gdzie rzeczywiście mam pełną kontrolę, trzymam. Dopiero jak słyszę rozluźni, puszczam. Tak, dodatkowo też widać, że tutaj pojawiają się nam 2 kanały, 7 i 8, ponieważ to jest 2-kanałowa elektroda i one mogą wychwytywać lewa kontra prawa strona, tak? Tak. Tutaj gdzieś się to minimalnie rozjeżdża, ale no już w szczegółowej ocenie możemy zobaczyć, co to znaczy w procentach. No i ostatni ten skurcz wytrzymałościowy, również go można ocenić w zasadzie pod 2 kątami, czy pacjentka jest w stanie utrzymać napięcie, a jednocześnie też czy ten skurcz nie jest taki poszarpany, tak jak troszeczkę tutaj, tak? Czyli ta wytrzymałość. No tak. Czy potrafimy rzeczywiście na tych 20% mocy pracować. No i też tutaj zawsze musimy brać pod uwagę, w jakiej pozycji tak naprawdę testujemy mięśnie, nie? Najczęściej wychodzimy od pozycji leżącej, no ale wiadomo, to nie będzie jedyna pozycja, w której przeprowadzimy diagnostykę, w której będziemy sprawdzać, czy te mięśnie są wydolne i funkcjonalne. Dokładnie. I ostatnia analiza to ten spoczynek po zakończonym teście. No tutaj też już jakby różnie bywa, pacjentki po wysiłku nie są w stanie zejść do rozluźnienia, tak? Czy ten skurcz jest taki niestabilny. To nam dużo daje do myślenia, że na przykład jak będziemy trening sobie planować, to, że chcemy dać tej pacjentce jednak czas, żeby umiała to rozluźnienie, ten relaks osiągnąć, nauczyć się go, więc dajmy jej najpierw trochę więcej czasu, zróbmy te przerwy na relaks dłuższe, ale i skracajmy w każdym momentem, kiedy widzimy, że ona sobie ładniej radzi właśnie dzięki tej kontroli wzrokowej, że ona widzi, aha, dobra, muszę jeszcze rozluźnić, jeszcze to utrzymać, tak, to co teraz osiągnęłam na tej bazie pracować, nie? Czyli to będzie nasz właśnie jakby pierwszy wyznacznik, co możemy z pacjentką robić. Tutaj już coś bezpośrednio z Twojego gabinetu, wykorzystane urządzenie i taki podgląd w zasadzie wolny, tak? Tak, tutaj jest wolny podgląd, bo protokół Glazera tego nie ma, natomiast tu jest ocena reakcji dna miednicy w czasie kaszlu. Czy jest ta funkcja prekontrakcji, czyli dno miednicy musi się napiąć szybciej niż brzuch, niż to ciśnienie tam zadziała. No i możemy sobie właśnie na takim wolnym podglądzie spokojnie zobaczyć, nie?
Czyli za każdym razem, jak widzicie tutaj aktywność na ekranie, no to jest kaszelnięcie. Dokładnie. Żółty kanał to jest dno miednicy, a czerwony to jest elektroda umieszczona na brzuchu. Tak, mięsień prosty brzucha, jak dobrze pamiętam, więc zobaczymy sobie, co właściwie pierwsze i z jaką siłą działa. I kolejny element to będzie też, jaką elektrodę wykorzystać, prawda? Bo to też jest takie pytanie, które często pada zarówno od strony fizjoterapeutów, jak i pacjentów. Pacjenci to raczej mają, a czy to musi być takie duże? Zwłaszcza jeśli na przykład to są panowie i musimy pracować elektrodą doodbytniczą. Natomiast rzeczywiście to ma znaczenie. Nie? Kiedyś, jak ja zaczynałam swoją przygodę z EMG, no to miałam jeden typ, taki najprostszy i tak było, no właściwie, że na wszystko działa. Nie? No ale wiadomo, każdy z nas poszerza wiedzę i horyzonty, no więc ja też zaczęłam uczyć, że nie zawsze, nie w każdym przypadku ta ogólna elektroda, która łapie całości dno miednicy, jest wystarczająca, nie? I pacjenci neurologiczni to szczególnie pokazują, że warto mieć elektrodę, gdzie możemy ocenić jedną i drugą stronę. Albo pacjenci, którzy gdzieś po badaniu, po diagnostyce palpacyjnej, wiemy, że po tej stronie poczułam, że to ta strona, na przykład prawa, jest bardziej napięta, lewa jest, ma lepszy ten tonus palpacyjnie. No i też przy ocenie palpacyjnej, w momencie, kiedy każemy pacjentce się napiąć, to też czujemy różnicę, no to wtedy myślę, że warto się zdecydować na taką, która będzie miała to rozdzielić i oceniać elektrodę. Mhm. No, przykładem tutaj na pewno będą te elektrody dwukanałowe, gdzie możemy zobaczyć lewa, prawa, czyli na przykład ta elektroda tutaj w środku złota. No też jeśli pacjentka ma ewidentnie uczulenie na nikiel, tak, to wtedy te jednokanałowe z niklem raczej będzie. Ja się pytam, pytanie, czy jest pani uczulona na nikiel, nikt nie wie. Chociaż też na względzie, a może tak powiem, tak, bo może być tak, że pacjent naprawdę tego nie wie, nie reaguje i nie ma jakiegoś większej styczności z niklem. A się okaże, nie, że podrażnimy daną strukturę, czy to będzie elektroda dopochwowa i okolice krocza u kobiety, czy doodbytniczo na przykład u mężczyzn, się może okazać, że jednak będzie trzeba zmienić elektrodę. Tak. Trzeba też chyba zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy elektrody dwukanałowe, to nie każdy sprzęt, nie każda firma ma aparaty dwóch kanałów. Nie? No i wtedy już wiemy, że w swojej praktyce, w swoim gabinecie jednak nie skorzystamy z tej możliwości. Nie? Tak, no ciekawa jest też ta opcja tutaj tej pierwszej elektrody, gdzie po prostu możemy zbadać i to później nam wyjdzie u jednej pacjentki, tak, prawda? Zarówno dół, jak i tak, boki. Akurat tutaj ma sprawdzoną tylną ścianę pochwy i boczne, no i będzie właśnie widać różnicę. Dokładnie, no ale też wspominaliśmy to już wcześniej, istotna jest cena niestety dla pacjentek, no jednokanałowe są połowę tańsze niż dwukanałowe, no. Też to jest jakiś aspekt, który trzeba mieć. Jest to aspekt, który trzeba mieć na względzie, bo jeśli mamy do wyboru, że pacjentka nie kupi i nie będzie z nami w ten sposób pracowała, a kupi i będzie pracowała, to myślę, że warto wybrać na opcję B. Proszę kupić, pracujmy, nie? No właśnie, jak później dobrać właściwy trening do pacjenta, tak? Bo to też chyba jest coś, co się przewija przez nasze webinary bardzo często, że troszeczkę te nowoczesne narzędzia umożliwiają nam bardziej taką rehabilitację custom made, tak? Pod danego pacjenta. No i jak to wszystko zrobić tak, żeby to rzeczywiście pod danego pacjenta było? Złota zasada numer jeden, do potrzeb pacjenta. Ja się właściwie trzymam tej zasady i myślę, że to jest najważniejsze, że no, robimy tą diagnostykę, oceniamy tego pacjenta, widzimy jego możliwości, no więc dobierzmy ten trening tak, żeby on się nie zniechęcił, żeby on dał radę,
no i żeby chciał przyjść, ale przede wszystkim tego, czego się u nas w gabinecie nauczy na danej sesji, żeby umiał to potem przełożyć na taki trening w domu, gdzie na przykład nie ma tych sprzętów, nie ma takiej możliwości, no więc mamy naprawdę szerokie pole do popisu, żeby dobrać. Natomiast ważne jest to, żeby zanim zaczniemy w ogóle pracę z EMG i doborem treningu i tak dalej, żeby jednak pacjent miał świadomość i czucie tego dna miednicy, jak pracuje, czym pracuje, że to tam ma się odbywać. No i przede wszystkim ten ruch, ta praca tych mięśni, jak ma wyglądać, nie? Że ma być napięcie, ale z takim liftem, elewacją tych mięśni. I dopiero jak tak naprawdę wiemy, że prawidłowo to dno miednicy pracuje, to wtedy się decydujemy na to EMG, nie? Bo tak to będziemy mogli mieć obraz, będziemy widzieć pracę dno miednicy, ale to nigdy nie będzie do końca to, na czym nam zależało, nie? I w sumie ten trening musimy tak dobrać tą pracę, żeby nie zaszkodzić pacjentowi, nie? Więc dużo musimy się jakby nagłowić my, żeby było dobrze dla pacjenta. Każdy pacjent jest inny, nie? No i dobieramy oczywiście do możliwości włókien mięśniowych, które sobie wcześniej testujemy. Jeśli ktoś nie potrafi się rozluźnić, no to pracujemy nad rozluźnieniem tych mięśni. Jeśli nie potrafimy zrobić, nie mamy siły, nie mamy tych skurczy fazowych, no to trenujemy siłę, nie? Jeśli nie potrafimy utrzymać długo, wytrzymałościowo pracy, no to musimy nad tym się skupić, nie? I tak sobie dobieramy, no. Liczba powtórzeń serii. To też można ocenić w EMG, nie? Zakładamy, że pacjent da ratę 10, nie? Ale widzimy przy szóstym, że już jest tak, no dobra, no to róbmy 5, a do domu dajmy mu 4, bo wiemy, że te 4 zrobi dobrze. I chyba lepiej, żeby zrobił 4 dobrze niż 10, ale od 5 idzie już nie bardzo, nie? I tak, to by była jakby ta działka elektromiografii. Teraz przejdziemy na chwileczkę do elektrostymulacji i na koniec myślę połączymy to właśnie na przykładzie konkretnych pacjentów. I elektrostymulacja u pacjenta to jest coś, co w zasadzie powinniśmy znać z fizykoterapii, prawda? Mhm. Ale okazuje się, że nie jest to takie proste. Na pewno najczęściej wykorzystujemy tutaj prądy niskiej częstotliwości, dwukierunkowe, prostokątne i dobieramy właściwie parametry. Tylko pytanie brzmi, no właśnie, jak dobrać te parametry? I jakby chcemy, żeby ta elektrostymulacja była znowu dopasowana do pacjenta, bo badania mówią wprost, że jest skuteczna. Nawet też ostatnio czytałam badania, gdzie, no wiadomo, trudno rozpatrywać elektrostymulację jako taką monoterapię, więc zawsze się uzupełnia ten proces rehabilitacji. Natomiast badania objęły właśnie EMG biofeedback i elektrostymulację jako taka jednostka treningowa i pracowano, żeby ocenić skuteczność tych dwóch elementów. No i właśnie fajne efekty, rzeczywiście skuteczność w wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Natomiast najlepiej w tej grupie z takim, powiedziałabym, łatwiejszym wysiłkowym nietrzymaniem moczu, tak? Czyli te grupy, gdzie to już jest ten poziom średni czy trudny, no to tam już jest, no zdecydowanie nie jest tak prosto, tak? Natomiast sama ta skuteczność rzeczywiście została udowodniona. No ale właśnie, jak to dopasować, żeby to miało ręce i nogi? No przede wszystkim musimy wiedzieć po dobrej diagnostyce, gdzie mamy problem, które włókna są mniej wydolne, które gdzieś tam musimy wesprzeć w tej pracy. No i literatura pokazuje, tak jak tutaj widać na slajdzie, do jakich włókien, jakie częstotliwości najlepiej się sprawdzają. Właściwie większość aparatów, z którymi pracowałam i pracuję teraz, ona już ma gdzieś tam wbudowane. I myślę, że to jest okej, dlatego że jak ja zaczynałam, więc tam aparat i byłam gdzieś po pierwszych kursach, które już o tym mówiły, pokazywały, jak z tym pracować, jak to wykorzystywać, to i tak weszłam do gabinetu i było tak, o nie, no i co ja mam z tym zrobić, nie? Nic z tym nie zrobię, ja mówię, nie znam się, nie? Ja mówię, fizyko było, ale ileż tam lat temu na studiach.
No więc skorzystałam właśnie z gotowych programów treningowych, jeśli chodzi o elektrostymulację i ja tak zaczynałam, nie? Nadal sięgam po to, niejednokrotnie tak jest. Co nas cieszy, to znaczy, bo na przykład tak jak tutaj w Exotechu dział kliniczny, no stara się dbać o to, żeby te gotowe programy rzeczywiście były sprawdzone i bazowały na literaturze, także żeby rzeczywiście to co jakby jest zaimplementowane, no to jest sprawdzone, że fizjoterapeuci mogą na tym polegać, bo ktoś to sprawdził, prawda? Natomiast rzeczywiście trochę inaczej to się przedstawia u pacjentów neurologicznych, bo też jest tak, że korzystam z gotowców, ale czasami muszę to modyfikować, nie? I tutaj już trzeba troszeczkę się wykazać taką obserwacją, czy dobór tych parametrów, które w danym momencie sobie założyłam, w ogóle daje cokolwiek, nie? Jak nic nie daje, no to właściwie trzeba teraz pomyśleć, jak, co zrobić, nie? Czy na przykład zmienić ustawienie czasu trwania impulsu i zwiększyć, żeby na przykład zaangażować większą liczbę włókien, które będą pracować, a na przykład zmniejszyć herce albo odwrotnie zwiększyć je, bo no chcemy ten skurcz mieć silniejszy, tak? Jednak musimy coś tam bardziej pobudzić. No i na tej bazie gdzieś tam pracujemy, nie? Nawet czasami robię tak, że mimo, że tutaj jest napisane, że włókna typu pierwszego to jest czas pracy równa się czas odpoczynku, prawda? A włókna mieszane mają ten czas odpoczynku 2 razy dłuższy, no a szybko kurczliwy muszą mieć go 3 razy dłuższy. To zdarza mi się właśnie u pacjentów neurologicznych, gdzie te mięśnie, gdzie te sygnały, gdzie to czucie jest mocno zaburzone, że nawet elektrostymulacja, ja wydłużam ten czas, nie? Czyli wchodzę sobie, jeśli na przykład mam taką opcję, że mam program, ale mogę w nim grzebać, że tak to określę, nie? I mogę sobie tam zmieniać parametry, to wydłużam, nie? To jeszcze dłużej, jeszcze dłużej, jeszcze dłużej. Czas trwania w ogóle zabiegów to też jest ważne, bo to tak zawsze jest fajnie, nie? Że wszyscy pacjenci, którzy wychodzą na fizjoterapię, to wszystkie prądy i wszystkie zabiegi po 10 minut, nie? No ale to ma jednak znaczenie, że jeśli dobrze dobierzemy czas pracy, bo teraz na przykład pracujemy nad włóknami szybko kurczliwymi, gdzie chcemy ten skurcz silny wywołać, no to umówmy się, jak przepracujemy te mięśnie przez 30 minut, to je zajedziemy, nie? I one nie uzyskamy żadnego efektu. A dla odmiany, jeśli weźmiemy włókna typu pierwszego, czyli wolnokurczliwe, to możemy zrobić tak, że zrobimy im za krótką pracę, tak? Za długi odpoczynek na przykład, też nie mamy tego efektu, który chcieliśmy, nie? Więc musimy zawsze trochę to przemyśleć, nie? Na czym nam zależy. No a potem mamy te granice i możemy sami próbować dobierać, nie? Tutaj ciekawy program właśnie na te wzmożone napięcie spoczynkowe, tak? Tak, to jest praca, gdzie ta częstotliwość jest bardzo niska. I powiem szczerze, że ostatnio dużo pracuję z pacjentami swoimi neurologicznymi, gdzie przy spastycznościach, gdzie zwłaszcza te spastyczności idą z kończyn dolnych, pracuję z tą elektrostymulacją 20-30 minut. Zawsze się śmieję, że to jest czas na pogadanie sobie z pacjentem, albo relaks dla niego. Zdarza się, że mi się przyśnie. Ale ja nie mam sprzeciwu. Obniżanie zmożonego napięcia. Dokładnie. Natomiast tak, rzeczywiście tutaj działamy tak naprawdę głównie na te drobne naczynia krwionośne, które występują w okolicy, którą pobudzamy. No a wiadomo, jak dokrwimy, jak odżywimy mięsień, to on będzie lepiej funkcjonował, on się rozluźni i ja tego widzę efekty, zwłaszcza u tych pacjentów, nie? Że gdzieś tam wprowadzam sobie to obniżanie tego napięcia, jeśli na przykład, już na przykład nie pacjent neurologiczny, ale pacjentka z wysiłkowym utrzymaniem moczu, gdzie głównym problemem jest wzmożone napięcie mięśni, no to wprowadzamy sobie najpierw rozluźnienie, obniżenie tego napięcia spoczynkowego, żeby łatwiej ten trening było ze mną przeprowadzić, nie? A czasami jest tak, że jak długo pracowałam, to też zrobię
Ale wtedy na przykład nie robię 20-30 minut, tylko na koniec jeszcze sesji 10 minut, żeby trochę obniżyć, żeby pacjentka na przykład nie wyszła zbyt napiętym dnem miednicy, a to właśnie wtedy widzę na EMG, nie? Że aha, dobra, popracowałyśmy, dobra, już ma dosyć, nie? To trzeba coś tam zadziałać. No i takie ostatnie wskazówki. Tak, właśnie tych przedziałów herców, nie? Że między 20 a 50 to działamy na wzmocnienie mięśni, czyli w zasadzie na włókna fazowe, dla wyciszenia, na aktywności pęcherza to są przedziały 1 do 10 herców, a ja chyba nawet na niszy pracuję. Stymulacja nerwu piszczelowego tylnego. Fajna rzecz, można próbować, natomiast to wymaga od pacjenta po pierwsze sprzętu w domu, najlepiej, no chyba, że będzie do nas przychodził codziennie, co drugi dzień, ale też samodyscyplinę. Mam pacjentkę naprawdę idealną pod spróbowanie tej metody, natomiast no, tam duże znaczenie ma rodzina i nie sprawdziło mi się to, nie było tej regularności. No i prądy interferencyjne, można, jeśli ktoś ma możliwość korzystania, ma taką aparaturę, jak najbardziej też przy aktywności pęcherza można spróbować ich je stosować, nie? I w ogóle są fajne ciekawostka, one są fajną opcją dla pacjentów, którzy na przykład nie mogą mieć do pochwy czy do odbytniczo elektrostymulacji. Po różnych operacjach, gdzie mamy zaszyty odbyt, gdzie mamy zaszytą pochwę na przykład, gdzie mamy urodzenia, wysoki stopień hemoroidów, tak, to wtedy no, sięgamy na przykład po to, jeśli mamy taką możliwość. Nie? No i przeciwwskazania, jak zawsze. Są. Moją uwagę zawsze zwracają tutaj głównie dwa przeciwwskazania. Zaburzenia neurologiczne, gdzie u ciebie to jest wręcz wskazanie do terapii u ciebie. No jak tu podejść do tematu? To jest fajne, bo no, wszędzie się mówi, że jak zaburzone czucie, jak pacjent nie czuje, nie odbiera, no to w zasadzie nie robimy elektrostymulacji. Ale zdarzyło mi się pracować z pacjentem, który naprawdę nie miał czucia. Mięśnie reagowały fajnie na oddech, reagowały na takie proste wyhamowanie i reakcje z organizmu czy z obwodu. Natomiast no, sam pacjent ani palpacji, ani elektrostymulacji nie czuł, przy czym uparłam się wtedy i zrobiłam tę elektrostymulację do moich jakby wzrokowej oceny, gdzie ja widziałam ten skurcz tego tych mięśni i rozluźnienie, i tak też nauczyłam rodzinę pacjenta, żeby... Znaczy, generalnie w gabinecie było tak, że ja ustawiałam pewne parametry z nimi i oni wiedzieli, że do tej wartości herców mają podnosić, ale też nauczyłam, jak obserwować, co ma obserwować. I powiem szczerze, że tak, no, czucie na ten moment, bo już z pacjentem nie pracuję, trochę nasze drogi się rozeszły, ale do pewnego momentu, jak tam gdzieś wspólnie się spotykaliśmy, to była poprawa jakby samej jakości mięśnia, tkanki mięśniowej, tak? Gdzie jak ja zaczynałam, to ona była wiotka, ona była taka bez jakichkolwiek napięć, gdzie można było zaobserwować w różnych próbach u pacjenta parcie, tak jakby wypychanie odbytu, a tak naprawdę po miesiącu czy dwóch tam się zrobiło napięcie, tam pojawił się z powrotem odruch obronny od odbytu i tak naprawdę, bo jest takie charakterystyczne, że jak wkładamy elektrody do odbytniczą, to tak naprawdę jak już przejdziemy przez ten kanał, gdzie mamy zwieracze odbytu, jest takie jakby wciągnięcie tej elektrody. Tego nie było. Absolutnie tego nie było. Nieraz mi się zdarzyło, że ta elektroda w ogóle wypadała w czasie elektrostymulacji, bo pacjent miał silne wypychanie ciśnieniem z brzucha i tak dalej. Więc we współpracy pacjenta ze mną, że brzuch nie, że oddech taki, dużo terapii manualnej na zewnątrz.
No, powiem szczerze, że wizualnie jakby ta tkanka mięśniowa tego odbytu i te reakcje się zaczęły zmieniać, nie? No ale nasze broki niestety się gdzieś tam rozstały i już nie byłam w stanie powiedzieć, co tam dalej się dzieje. No ale tak jak mówisz, no pracujesz z pacjentami po urazach rdzenia kręgowego, prawda? Tak. Tam wielokrotnie to czucie jest, tak? Więc wtedy też łatwiej, nie trzeba tak wychodzić poza tą bezpieczną strefę, a mimo, że zaburzenia neurologiczne, no. A jednak co? Można było z tym popracować. No, a jeśli chodzi o nowotwory, no często pracujemy z pacjentami po prostatektomii. Tutaj jakieś wskazówki, czy od razu, czy w jakim czasie, czy w konsultacji z lekarzem? Znaczy myślę, że tak, no, w konsultacji z lekarzem zawsze warto. Czy my już możemy zacząć, czy nie, chociaż lekarze się trochę boją, nie? Więc często jest tak, że nie. Ale moja przygoda w ogóle z uroginekologią zaczęła się od tego, że mój pierwszy pacjent to nie po pacjentka, pacjent po prostu tektomii, więc mógłbym taki wdech, wydech, trzeba było do tego gabinetu wejść, gdzie swoje pierwsze kursy robiłam w ogóle nie w tym temacie, nawet nie wiedziałam, że z panami się da pracować i tak mówię, no i co teraz? No ale tak, tu się trochę poczytało, tu się trochę popytało no i wszędzie z praktyki i naszej gabinetowej wynika, że tak, że pracujemy z tą elektrostymulacją od razu w zasadzie u tych pacjentów, nie? Więc myślę, że to wszystko musimy mieć na względzie w zasadzie, jaki był ten nowotwór, jak przebiegała operacja, no i w zasadzie co potem, nie, się wydarzyło. No i na koniec sobie przejdziemy przez pewne protokoły pracy, czyli to, co tutaj na ekranie widzimy, to pewne takie połączenie, prawda? Tak, i to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, czyli połączenie elektrostymulacji i biofeedbacku. Po lewej stronie widać słupek i widać pracę dna miednicy, gdzie jest komenda napnij i pacjent do niebieskiej linii, tak, tu są obliczone wartości, jego możliwości ma napiąć, natomiast żeby spłucz w pełni był utrzymany, już nam się wyłącza elektrostymulacja i pomaga pacjentowi utrzymać to napięcie i w zasadzie fantastycznie można kombinować, jak to wykorzystywać. Na przykład u pacjentek, które mają słabszą reakcję mięśni przy kaszlu, widać ewidentnie to osłabienie tych mięśni fazowych. I można właśnie z taką z pomocą elektrostymulacji zadziałać, że ona kaszle, gdzieś tam się pojawia ten skurcz, ale stymulacja jej pomaga go utrzymać, nie? I jest rozluźnienie gdzieś u pacjentów na przykład proktologicznych, gdzie mamy jakieś zaburzone odruchy, zaciśnięcia odbytu też możemy w ten sposób próbować, nie? Żeby pobudzić na nowo pracę na przykład zbieracza zewnętrznego, tak? I jego reakcję. Ciekawa pacjentka. Tak, tutaj pacjentka to elektroda żółta, to jest elektroda na dnie miednicy, niebieska to są przywodziciele, tak? Tak, to są przywodziciele na lewym udzie, które są bardzo, bardzo aktywne. Tak naprawdę obraz EMG tutaj trochę za każdym razem wygląda inaczej. Wszystko zależy właśnie od tego, co pacjentka robiła przed wizytą u mnie, co miała u moich rehabilitantów, jaki w ogóle ma dzień, jaki ma humor, no bo to tak też na to wpływa. Natomiast jak widać, to niebieska linia, nie? Nawet jak teraz na chwilę rozluźniła, to ono i tak zaraz wzrasta. Pracujemy głównie nad tym, żeby chociaż był przebłysk tego, że najpierw to dno zareaguje, ono pójdzie pierwsze, no a to udo się, te przywodziciele się dołączą. Dzisiaj z nią pracowałam. Powiem szczerze, że dzisiaj miała bardzo ładny ten wykres, ale na przykład w środę, jak przychodzi do mnie, to przede mną nie ma elementów, gdzie chodzi w terapii. I jak ona jest taka bardziej w relaksie, to idzie nam łatwiej. A to, no, tak naprawdę walczymy tutaj w ogóle z nadaktywnością pęcherza u pani. Aczkolwiek myślę, że te przywodziciele dużo mają tam wpływ, no ale to nie będzie taka prosta praca tylko jakby ze mną, nie te przywodziciele. Musi też ta neurologia troszeczkę tam we współpracy. Tak jest. No i tak też tutaj w ramach ciekawostki,
gry, które no, bazują na elektromiografii, tak, ale jest to przedstawione troszeczkę w inny sposób. Ale one są fajne, bo tak, albo już mamy znudzonego pacjenta i możemy mu trochę urozmaicić terapię z nami. Czasami jak już przepracowaliśmy wszystkie treningi i tak dalej, mówię, a to nagroda na koniec, nie, pobawimy się. Co jest fajne, no to właśnie to, że pracujemy na czymś, napięcie, rozluźnienie. A tutaj są różne elementy, które musi pacjent połączyć na przykład, tak? I nie ma tego, nie, że on wie, ten wykres się zbliża, ja się mam przygotować, teraz będę musiał się napiąć, za chwilę rozluźnić, tylko nie, przeskakuje z okienka na okienko, no i musi się spodziewać, bo się nie spodziewa, czy ma się rozluźnić, czy ma się napiąć, czy ma utrzymać napięcie, nie? Mm-hmm. Tutaj ten wskaźnik i tutaj właśnie na tym żółtym polu, no trzeba się właśnie rozluźnić w tym momencie, tak? Później w innym momencie. Tak, czasem trudniej się rozluźnić niż napiąć. Czy też w drugiej tej formie gry, no to wtedy będziemy bardziej widzieć te napięcie lewa-prawa. Tak? Czyli lewa to na przykład rozluźnienie, w prawo napięcie. I konieczność odbijania tej piłeczki. A właśnie można sobie taki z harmonogramu, bo tak nazwijmy, trening przeprowadzić, nie? Deseczka musi sobie taki piłeczkę kontrolować, ale jeszcze gdzieś jakieś nagrody po kolei spadają i rzeczywiście, nie, musimy się napinać, rozluźniać. Uważam, że to jest fajne, dlatego że my w naszym życiu codziennym nie będziemy myśleć o tym, czy ja mam teraz wziąć wdech, wydech, napiąć, no rozluźnić to, jak napiąć, jaką siłą. Więc takie gry też tam dają nam trochę takie pole do popisu, że teraz tak popracowałam, teraz się rozluźnię, teraz coś, no ale tak wygląda nasze... Tak wygląda życie. Tak. Teraz stoję i czekam na światło, jak się zmienią, nie? Ale jak chcę ruszyć, to nie wiem, sztuknie mnie ktoś z barku, nie? I już pewno mnie nic musi inaczej zajawić, bo ja muszę równowagę złapać, nie? W tym momencie, więc no, troszkę tak. No ciekawie to właśnie też wygląda tutaj na tym wykresie, tak? Bo to z kolei tutaj pewnie nie słyszycie dźwięku, ale tutaj, no... Tak, to są różne jakby spółgłoski wypowiadane, dźwięki przez pacjentkę wydawane, czy to na wyższych tonach, czy to na niższych tonach, czy takie bardziej medytacyjne mruczenie. I można ładnie zaobserwować, że to dno miednicy dzięki temu się aktywuje. I no, jak ja czasami mam takie... przebłysk, że to dno próbuje, że on coś tam może z siebie dać, no ale podłączam do EMG, a pacjentka go nie czuje, tego dna miednicy, więc nie jest mi w stanie wykonać ruchu, no to zaczynamy mruczeć, śpiewać, wydawać różne dźwięki i patrzymy, czy ona na cokolwiek zareaguje, no bo też można taki trening potem pacjentce wprowadzać, żeby pobudzać właśnie włókna mięśniowe odpowiednie, nie? No i tu na koniec dwóch pacjentów neurologicznych. Tutaj u góry wykres pacjenta neurologicznego, tak troszkę w zestawieniu z tym pierwszym naszym wykresem wysiłkowego nietrzymania moczu u tej pacjentki wcześniejszej. No, to nie znaczy oczywiście, że to najczęściej tak wygląda, natomiast no, od razu można sobie zobaczyć, że pewne wzmożone napięcie u tego pacjenta występuje. I tak jak widać, nie, według jakby wskaźników, które automatycznie maszyna obliczyła, pacjent nie jest w stanie już potem mieć tego napięcia na 20%, już też nie miał siły za bardzo i tak trudno mu było takie minimalne napięcie zrobić. No i też się właściwie już nie rozluźniło w ogóle, nie? Nawet po tym. I też ciekawy przykład pacjentki po operacji nowotworu kręgosłupa z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Tutaj mamy taki przykład jej skurczu i to był skurcz bodajże marcowy raport, tak? Drugi raport mamy z kwietnia, gdzie na tym obszarze tutaj miała wykonać napięcie dna miednicy i to mamy tą elektrodę właśnie dwukanałową. Tak, dwukanałową mamy. To jest tylna ściana, żółty wykres to jest tylna ściana pochwy, natomiast ten pomarańczowy łapie sygnały z bocznych ścian. No jak widać, jest niesamowita różnica w napięciu spoczynkowym mięśni. Zresztą jak jest samo napięcie, to w zasadzie niewiele widać, żeby tego napięcia było, jak sobie tak popatrzymy, nawet brzuch ewentualnie, bo czerwone nie to brzuch, nam się włącza.
No i tak sobie pracujemy nad tym, żeby oczywiście napięcie spoczynkowe tych bocznych ścian troszkę jej zmniejszyć, nie, żeby gdzieś tam no, to się wyrównało. No ciekawe jest to, że tak na przykład patrząc na wykres możemy powiedzieć, dobrze, ale ja tu nic nie widzę. No to wtedy jakby parametry nam mogą wspomóc, bo tak, po pierwsze, że uruchomił się brzuch i pojawiły się parametry dla prostego brzucha, czyli algorytm wyłapał, że ten brzuch się napiął podczas tego i rozluźnił. Dwa, podał nam różnicę procentach między tym kanałem pomarańczowym a żółtym, która wynosi no, ponad 500%, to jest dość duża różnica, czyli ewidentnie widzimy, że no, to jest też jakiś element, który, na który warto by zwrócić uwagę. I dodatkowo te dno miednicy, to żółte i nawet pomarańczowe tak samo, praktycznie się nie napięły. To były jakieś mikrosekundy, które gdzieś coś algorytm wyłapał, ale to była jakby nie był to widoczny skurcz. Natomiast mimo, że tutaj wydaje się podobnym gdzieś tam wykresem, no to już ten algorytm wyłapał, że brzuch się nie napiął. Różnica między pomarańczowym a żółtym kanałem no, się zdecydowanie obniżyła, tak? Tutaj to wzmożone napięcie. No i skurcz ten żółty tutaj wyniósł 2 sekundy, tak? Bo zaczął się przy 10, skończył się przy 12, kanał pomarańczowy zaczął się przy 11, skończył się przy 13, także no, algorytmowi się udało wyłapać, że faktycznie pacjentka starała się tu napiąć, nie? To jeszcze raz, no, pacjentka neurologiczna, to więc gdzieś to nie jest takie oczywiste, jak nie przy tych wysiłkowym nietrzymaniu moczu, napnij, rozluźnij, tak, w ten sposób. Nie? I, ale co to daje pacjentce, że jej troszeczkę też taki wykres, taką tabelkę mogę wytłumaczyć i na przykład pochwalić, że może tego tak w wykresie nie widziałyśmy, ale widać to w porównaniach, w wartościach, że jesteśmy znowu do przodu, tak? Mm-hmm. Tutaj warto zwrócić uwagę, że to jest pacjentka, która po pierwszych 2 minutach pracy ze mną powiedziała: zabierz mi to. Nie chciała widzieć, bo bardziej się skupiała na tym wykresie, na tym, czego nie umie, niż na tym, co potrafi, więc z nią na przykład pracujemy EMG, ale tylko ja jej obserwuję. Nie? I to też daje fajne efekty. No, ale mówię, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, że są podobne parametry, to zmieniliśmy troszeczkę funkcję, tak? Czyli właśnie wyłączyliśmy brzuch, rozluźniliśmy dno miednicy i zaktywowaliśmy je. No, także to jest do przodu. Palpacyjnie pewnie nie do wychwycenia ten nie, drobiazg u neurologicznego. Dokładnie, to jest tak minimalne, że nawet jak palpacyjnie z nią pracuję, no to mam wrażenie, że jesteśmy na tym samym poziomie. A jednak EMG mi pokazało, że nie. I to jest super. I na koniec już jako też takie podsumowanie, no nie tylko pozycja leżąca, nie prawda, tylko. Bo to się i kojarzy tak często. Tak, kojarzy nam się, że głównie musimy popracować na leżąco, no tak jak zaczynamy, jeśli mamy osłabienie, jeśli te mięśnie nie są funkcjonalne, to tak, to pozycja leżąca jest najłatwiejsza. Mhm. Natomiast pamiętajmy, że dążymy do tego, że pacjent ma tych mięśni używać w ruchu, w funkcji, a no nie leżymy w ciągu dnia, nie? Ruszamy się, wykonujemy milion zadań i te mięśnie muszą umieć reagować na to wszystko. No więc warto pamiętać o tym, że możemy i diagnostykę, uwaga, i diagnostykę, i ćwiczenia wykonywać no, w różnych pozycjach, z różnym obciążeniem, z różnym ruchem. Wszystko zależy od potrzeb pacjentki i pacjenta. Tak, no i tutaj fajnie się sprawdza to, że właśnie mobilny elektromiograf na pasku, tak, czyli nie jesteśmy uwiązani w żaden sposób do urządzenia, które gdzieś tam stoi. O, pierwsze urządzenie takie miałam, z którym miałam styczność. To właśnie było stacjonarne i tak naprawdę no, z tą taką kobyłką jeżdżącą na stoliczku musiałabym chodzić za pacjentem. Nie? A tutaj pacjenta możemy, no nie wiem, biegać z nim po gabinecie. Możemy wziąć laptop, to w ogóle jest fajne, nie? Żeby wziąć laptop ze sobą i idziemy na korytarz, na przykład pacjentka ma problem, czy pacjent wchodząc po schodach. No to idziemy i trenujemy, co ma zrobić, zanim zrobi nie, krok do góry po tych schodach. Nie? Czyli funkcja, i jeszcze raz funkcja. Super, słuchajcie, dotrwaliście do sesji pytań i odpowiedzi.
Temat bardzo rozległy, dlatego też dość sporo czasu nam zajęło, ale mam nadzieję, że już w jakimś takim szerszym zakresie opowiedzieliśmy o tych dwóch narzędziach w właśnie uroginekologii. Dlatego teraz na koniec pytania. Wpisujcie je w pytania i odpowiedzi. Postaramy się tutaj skorzystać z wiedzy eksperckiej Agnieszki też, jak to wygląda u niej i piszcie, a postaramy się coś tutaj zarazić, czy na wasze jakieś problemy może gabinetowe, czy coś, co dzisiaj wydawało wam się ciekawe, także piszcie na czacie. Tutaj już pierwsze pytanie od Eweliny. Pozdrawiamy serdecznie Ewelinę, w ogóle wszystkie kursantki z kursów Perinei, bo widzieliśmy, że jest was też sporo, bardzo nas to cieszy. Miło was widzieć. Tak, tutaj dziewczyny bardzo często wykorzystują Stellę, czy właśnie chcą mieć ją na przykład na trial, czy po kursach, czy po jakichś informacjach z naszej strony. Bardzo nas to cieszy i też was zachęcamy do tego, żeby jeśli chcecie wykorzystać w gabinecie takie właśnie dokładne EMG, wykorzystujące też dodatkowo elektrostymulację, łączące te dwa aspekty, z grami też, tak, żeby tą swoją praktykę gabinetową rzeczywiście trochę wynieść jeszcze na wyższy poziom, diagnostyka, terapia, urozmaicenie dla pacjentki, to dajcie znać, na końcu będzie mój mail, ale też możecie do nas pisać na ogólny mail. Jakbyście chciały na przykład potestować sobie urządzenie w gabinecie, to mamy taką możliwość, przyjedziemy, was przeszkolimy, jeszcze raz tego glazera potłumaczymy, co, gdzie, z czego wynika i jak najbardziej będziecie mogli przetestować na swoich pacjentkach. No ale wracając do pytania Eweliny, czy protokół glazera wykonujemy tylko wyłącznie z elektrodą dopochwową, czy jesteśmy w stanie sprawdzić przy zastosowaniu elektrod przyklejonych na zewnątrz? Ja z mojej strony powiem, że technicznie to się da zrobić, tak, bo wystarczy zastosować elektrody, wkładamy je do 7 i 8 kanału, one wtedy są na kabelkach, nie są takie snapowe, tak, tylko na takich kabelkach. Czy nam to dobrze odpowie na nasze pytania diagnostyczne? Nie do końca. Nie? Musimy pamiętać, że jednak zewnętrznie będziemy zbierać takie napięcie, a bardziej tej grupy mięśni powierzchownych. Nie będziemy tak naprawdę do końca wiedzieć, czy nie ruszyliśmy zupełnie czegoś innego. I czy to jest to, ale da się. To nie jest tak, że nie da się. Tak jak powiedziałam, wszystko dopasowujemy do potrzeb pacjenta. Jeśli pacjent się bardzo wstydzi, albo jest to dla niego bardzo niekomfortowe, że mamy pracować dopochwowo czy doodbytniczo, to dlaczego nie zrobić tego na początku, a z każdą kolejną sesją przyzwyczajać go do siebie, do tematu, z którym pracujemy, jak pracujemy. I gdzieś tam no, troszeczkę tak drążyć jak kropla skały, nie, że będzie lepiej, to tam bardziej tak podziałamy, no bo wtedy widzimy wszystkie włókna, które pracują, tak? A zewnętrznie no to niekoniecznie mamy jakby tą fazę tych włókien wytrzymałościowych, nie, gdzie to dno jednak musi odpowiednio zapracować, tak? To przynajmniej ja to widzę i tak ja pracuję. Ja zresztą też mam pacjenta, który przez 4 miesiące nawet nie dał się zbadać, więc pracowaliśmy tymi metodami, którymi się dało pracować zewnętrznie. No ale jak się już potem przekonał i dał się gdzieś tam do końca wydrążyć. No to jest w ogóle u was taki fajne podejście, bo no wiadomo, trzeba u pacjenta troszeczkę przełamać pewną barierę tabu i pewnie troszkę wyjść ze strefy komfortu, ale no gdzieś tam u was się to sprawdza, że jeśli pacjenci dadzą się przekonać, że to będzie efekt, no to później jakby walczą o swoje miejsce w grafiku. To jest też dobry sposób, nie? Możemy zacząć właśnie od sprawdzenia elektrodami powierzchownymi w okolicach krocza czy w okolicach odbytu. Ale to jest dla nas jako terapeuta takie fajne wyjście, nie, na przykład na przyszłość, że no, przepracowałyśmy pewien etap, ale nadal nie wiemy czegoś tam, więc ja bym bardzo prosiłam, żeby sobie przemyśleć jednak, nie, zrobimy to spokojnie, dobierzemy odpowiednią elektrodę, nie, bo te elektrody to nie jest tylko kształt, to też jest ich wielkość, nie, też jesteśmy w stanie tak dobrać, żeby pacjentka czy pacjent czuli się komfortowo, nie, w tym, że pracują. Starają się pacjenci pracując.
Tak jak trzeba. Dają się przekonać ostatecznie. No, na pewno jak widzą efekty i skuteczność terapii, to dużo łatwiej to po prostu prowadzić, prawda? Czy nawet jak pacjentki czasami rozmawiają ze sobą i mogą się podzielić, komu co się udało osiągnąć i warto być. Czy choroba Alzheimera dyskwalifikuje z elektromiografii? Niestety trochę tak. Dlatego, że tutaj mamy demencję, nie mamy najczęściej kontaktu z pacjentem, a jednak, żeby pracować z namiernicy, no musimy mieć w miarę świadomego pacjenta, musi świadomie wiedzieć, co robi, jak pracuje. Nie? Pracujemy z namiernicy pod względem tej świadomości, tej izolowanego skurczu, więc pod tym względem no, będziemy mieć jednak brak współpracy. Brak współpracy, nie? Wypracowania pewnej poprawy właśnie. Ale jeśli znajdziemy inne sposoby, żeby się jakby łączyć z pacjentem i współdziałać z nim, to przykład nie zależy od fazy choroby, nie? Więc myślę, że gdzieś tam faza początkowa, no czemu nie spróbować, nie? Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście już taką fazę zaawansowaną, bo myślę, że nawet z perspektywy gdzieś tam takich doświadczeń własnych, prywatnych, chyba bym się nie podjęła pracy, bo wiem, jakie były różne reakcje i był moment takiej świadomości, a też mógł być taki moment ogólnie odłączenia się i zadziałania tak, że no nie wiemy, co się wydarzy. Nie? Więc to też jest takim przemyśleniem. Czy na aparacie można przeprowadzić także ocenę manometryczną, anorektalną, waginalną? Manometrycznej nie da się zrobić. Głównie pracujemy właśnie w elektromiografii i w elektrostymulacji. No to elektroda rektalna będzie nam tutaj pomocna przy aktywności. Pracujemy, mamy elektrody odbytnicze, więc sobie dobieramy odpowiednią i możemy sobie przeprowadzić wszystkie testy, protokoły, diagnostykę funkcjonalną, taką jaką potrzebujemy, no i elektrody dopochwowe, wadnalne, tak. I tak naprawdę pod tym względem tak, nie? Tak. Ale manometrycznie nie ma też możliwości, bo nie macie tych elektrod pompowanych takich. Tak, się pan teraz nazywa szybko, więc też nie macie odciśnieniowych, nie pracujecie maszynie. Tu by trzeba było zastosować inne narzędzie. Dobrze, słuchajcie, powoli będziemy kończyć. Tutaj pojawiają się kolejne pytania. Możemy też odpowiedzieć prywatnie. No, pojawiło się pytanie z porównaniem urządzenia Stella Bio do innych urządzeń. No, nie chcę tutaj nas w konkurencji, no bo zawsze staramy się o wszystkich mówić dobrze. Wynika to z tego, że no, każdy musi znaleźć swoje narzędzie, które mu pasuje. Natomiast myślę sobie tak, że to, w czym się różni urządzenie akurat Stella Bio od innych urządzeń, które jest na rynku, to jest przede wszystkim bardzo duża czułość. I to nasi inżynierowie pracowali nad tym naprawdę w pocie czoła, bo dla nich to jest ogromnie ważne. Ja osobiście nie sądziłam, że to jest aż tak ważne, bo wydawało mi się, okej, jest sygnał EMG, wszystko fajnie, wyczyszczone, wszystko w porządku. Natomiast oni dali radę dojść do takiej 0,2 mikrowolta dokładności, która jest właśnie typowa dla Stelli, a nie widziałam jej w tych tutaj wymienionych urządzeniach i też chyba to też tak z twojego doświadczenia, to co mówiłaś, taka obsługa, że ona jest taka user friendly, można by powiedzieć, prawda? Bo jeśli tam coś jest, mały ekranik, coś się zawiesza, czy coś się złego dzieje, no to czasami się to jest frustrujące, no i wtedy szukamy narzędzia, którego tego nie robi, prawda? No i tutaj także już widzimy i to jest gdzieś tam jakaś informacja od osób, które używają i takiego systemu, i takiego, że już wyłapują takie różnice. Naprawdę super. No, zdecydowanie na korzyść tutaj Stelli. Czy istnieje opcja modyfikacji programów? Istnieje taka opcja. Teraz jeszcze w najnowszym update'cie majowym dla wszystkich, którzy już używają Stelli i
informację, że będziemy też wprowadzać taki bardzo fajny program użytkownika w Dnie Miednicy, gdzie już naprawdę wszystko da się zmienić i parę też nowych naszych pomysłów, bo też no, to jest ten plus nas, że i fizjoterapeutów, i inżynierów, i programistów wszystkich macie tutaj w Polsce, więc gdzieś tam zawsze staramy się zaadresować wszystkie potrzeby. Także jak najbardziej, tym bardziej, że rzeczywiście rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że jest to istotne i jak im bardziej wchodzicie w temat, to tym mniej korzystacie z gotowców, a coraz bardziej z dowolnych swoich. Dowolnych jakichś ustawień. Zwłaszcza, że powtarzają nam się pacjenci, bądź rzecz, z którą pracujemy, tak? No prawda jest taka, że już wiemy, a dobra, nie, to ja już sobie dam swoje parametry, mówią, że ci tutaj sprawdzą, nie? I to tak potem wygląda, nie? Że szukamy tak, gdzie jest ten program użytkownika, nie? Tak. Ale warto go mieć. No, a ponieważ Stella jest też połączona z internetem, więc wszystkie jakby nowości, które się pojawiają, to automatycznie się to aktualizuje, także nie trzeba kupować nowych sprzętów, tylko po prostu można korzystać z nowszych aktualizacji, z nowszych właśnie programów takich już przygotowanych specjalnie pod Wasze potrzeby. I ostatnie pytanie, bo już przekroczyliśmy, planowaliśmy dużo krócej, ale cieszymy się, że macie pytania. Czy aparat działa bezprzewodowo? Działa bezprzewodowo między właśnie urządzeniem a laptopem czy tabletem, bo mamy w tej chwili dwie wersje, czyli to, co już Agnieszka wspominała, to, że możemy biegać, chodzić, przysiady robić, skakać, to jest jak najbardziej bezprzewodowe. Elektrody są podpięte przewodami i tutaj ma to swój plus, że nie musimy ładować z kolei jeszcze elektrod, no więc jakby między urządzeniem a elektrodami to jest przewodowe, a między urządzeniem a laptopem, tabletem jak najbardziej bezprzewodowo, no i właśnie dające możliwość odejścia od laptopa całkiem daleko. Nie było, że w drugim budynku, nie, albo na zewnątrz. Tak, że na pacjent nie uciekł ze Stellą. U nas fajnie to na neurologii wygląda, bo oni to tak fajnie właśnie wykorzystują, nie, że pacjent idzie i oni mają tą elektrostymulację, która ich wspomaga, nie, więc idzie pacjent. I idą, nie, terapeuci z laptopem za nim. Nie? Tak jest, no bo tak jak mówiliśmy, gdzieś tam możemy wykorzystać i w uro, i w neuro, i w orto, i w sporcie, także ta bezprzewodowość wszędzie jest tak samo potrzebna, bo funkcja, bo chcemy funkcji, chcemy wziąć tego pacjenta z leżanki i zadziałać w terenie. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy. Tutaj zatrzymuję już udostępnianie, widzicie nas w pełnej okazałości. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszy z nami spędzony wieczór. Tak jak mówiłam już tam gdzieś w relacjach na Instagramie, do Was wszystkich dzisiaj to może nie, ale w najbliższym czasie wyślemy tą prezentację, którą mieliśmy dzisiaj przygotowaną. Też otrzymacie nagranie spotkania, także możecie wrócić do tematu za jakiś czas, jeśli ktoś chce odświeżyć wiadomość na temat parametrów na przykład, czy podzielić się tym nagraniem z Waszymi kolegami, koleżankami. Także Agnieszko, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byłaś i za możliwość zajrzenia do Ciebie, do gabinetu. Także jest to bardzo zawsze moim zdaniem wartościowe, bo no nie jest to prosty pacjent, nie zawsze nas wpuszcza do gabinetu, tak? To nie jest tak, że mamy terapię na dużej sali, więc podejrzenie, jak robią to inni, to jest bardzo wartościowe. Panie, rzeczywiście cieszę się, że mogłam o tym pacjencie neurologicznym opowiedzieć, no i pokazać, mam nadzieję pokazać, że warto z nimi pracować, oni naprawdę nas potrzebują, nie bójmy się tych pacjentów neurologicznych, to są wdzięczni pacjenci do pracy, a mają olbrzymi kłopot ogólnie znaleźć tą drogę i tą pomoc, nie, w odpowiednim momencie, więc jak najbardziej, komu nie. Super, dokładnie tak. Także dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Bądźcie z nami na naszych kolejnych webinarach. Myślę, że temat uroginekologii jeszcze się u nas pojawi. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie na office@exotech.com albo bezpośrednio do mnie, anna.poświata@exotech.com. No i widzimy się na kolejnych webinarach. Do zobaczenia.